I stała się rzecz straszna. Pralka się schorowała. Programów uruchomić nie chciała. Jaki to jest model? 6 kg. I tam jest numer ten na dole. No tu jest sterownik. No i na kanał wjechaliśmy z pralką. Tu mamy cały sterownik główny. Ale koliduje z amortyzatorem. Nie wiadomo jak to wyjąć. Takie hece się zdarzają. Po prostu jest pompa wypompowująca, silnik napędzający. To jest takie wnętrze pokryte silikonową masą. Mózg. Znaczy mózg jest u góry, a to jest element wykonawczy notabene. Dławik jakiś. Taki właśnie układ sterowania silnikiem wszystkim. Tu mamy jeszcze czujnik temperatury, który może być przyczyną błędu. Zobaczymy, jaki opór stawia. Pan miernik twierdzi, że 13,5 kg. To wiarygodne. Wskazanie w miarę. Chociaż nie do końca, bo zazwyczaj przy 24 stopniach te czujniki powinny mieć 10 kg. Zależy jaki to jest typ czujnika. Temperatury. Bo tu jest pan hydrostat, specjalista od poziomu wody. Rurka, którą już przedmuchałem. Kondensator przeciwzakłóceniowy. Elektrozawory napełnienie wodą. No, taka jest budowa tej pani pralki. Tu są nawet ciężarki. Kurzapia. No i takie rzeczy się dzieją, gdy pralki szaleją. Co? Coś się zaczęło dziać. I taki numer się dzieje na panelu. Pompka wypompowała wodę, bo najpierw ruszyła pompkę. Teraz jakieś takie dziwne... Powinno się włączyć na pompowywanie. Buczy, ale się nie leje. Zaraz sprawdzimy drożność przewodu zasilającego. Wszystko niby wygląda, że jest w miarę ok. Woda w opuszczeniu zaworkiem. No to nie ruszałeś przecież. Się leje, czyli wodę jest drożny. Lewatywa musi być. Przetykanie. Klucz teraz padł, bo stawiało opór cosik, prawdopodobnie osad. Osad. Kamień i rdza. Tam jest taki syfonik. Zaraz wszystko zobaczymy. Tu jest podobny problem, nie chcę leść. To jest krótki ten, bo tu zaraz kończy. Tu może. Tu się kończy, widzisz? Sprawdzimy. Tak. Być może, że jest dobrze. No. Ale i tak słychać jakiś tam osad. No bo tam zlewa się na dół. Jest! Woda płynie. No czemu to płukanie? Lewatywa chyba pomogła. I to jest ten elektrozabór. Co? To jest ten elektrozabór.